Teraz słychać mnie. Ja tak rozglądam się, ale pana burmistrza nie widzę. Widziałem, panie przewodniczący, że był pan burmistrz, chodził, na pewno sprawy urzędowe, ważne, ale... Pan nie jest. Burmistrz wrócił z Bydgoszczy i ma kilka dokumentów do przejrzenia, bo są pilne, także będzie, tak? Ja nie szukam usprawiedliwienia, ja tylko tak właśnie patrzę, bo chciałem właśnie wspomnieć to, o czym rozmawialiśmy u pana w gabinecie przed rozpoczęciem konferencji, a już w ogóle porwany tym, co przed chwilą tutaj pan profesor Michał Zwierzchowski opowiadał. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, no nic innego nie pozostaje, jak po prostu dla mnie teraz zaapelować, no naprawdę zróbmy dobrą, porządną, mocną monografię Kcyni, ta, która jest z początku lat 90. Była pisana jeszcze troszeczkę w innej rzeczywistości, natomiast dzisiaj, co pokazują chociażby te statystyki przed chwilą przez pana profesora wymienione, ale także no, wspaniałe osiągnięcia archeologiczne i perspektywy tejże archeologii kcyńskiej, które także tutaj były nam przybliżane, ale także inna historia, przy której no, ja mógłbym tutaj kilka słów również więcej dodać. Kcynia ma ogromny potencjał na to, żeby zrobić naprawdę fantastyczną monografię Kcyni. Widząc panią Kamilę Czechowską, tutaj ukłony, jest przygotowywana w tej chwili do wydania i niedługo się ukaże monografia Szubina. Fakt, ostatnia monografia była pisana w latach 70., ale no, zespół naukowy pod redakcją między innymi pani Kamili i moim pokusił się o to, żeby taką monografię opracować, więc Kcynia naprawdę na nią zasługuje. Ja już od dobrych kilkunastu lat uczestniczę w pracach nad monografiami naszego regionu. Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, piękna monografia Mroczy, monografia powiatu nakielskiego, która ukazała się dwa lata temu, monografia Brześcia, która Brześcia Kujawskiego, tak, to są Kujawy, ale także w kolejnych tomach ukazuje się. Myślę, że warto spróbować również zrobić to z Kcynią, tym bardziej, że masę, ogrom materiału pokazał się, który jest upubliczniony, już opublikowany, ale także jak widać w przyszłości będzie publikowany. Mamy takiego fantastycznego badacza jak pan profesor, koleżanka tutaj, kolega, ale także inne osoby, zaraz o których państwu powiem, warto. Szanowni Państwo, ja tak troszeczkę siedziałem, bo w idei mojego wystąpienia tej konferencji było również pokazanie, że historia jest niesamowicie żywa, i że każdy z nas tą historię pisze i że dzisiaj też tam jakąś zgłoskę historyczną dopiszemy. Mianowicie świeżo ukazała się i w trakcie tej konferencji dotarła z Białegostoku monografia Turzyna. No to jest przynajmniej dla mnie i myślę, że nie tylko dla mnie wydarzenie no, wielkie, wspaniałe. Monografia Turzyna niewielkiej miejscowości leżącej w okolicach Kcyni. Na samym początku tutaj pani redaktor naszej konferencji wspomniała o tym, że przyszliście tutaj, bo na przykład nie chcecie uczestniczyć w tym, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, związane z pogrzebem królowej Elżbiety. Ale ja Państwu powiem, że nasz region jest związany również z historią, może nie królowej Elżbiety, ale także tronu brytyjskiego. To też Państwu za chwilę powiem. Natomiast królowa Elżbieta w Turzynie nie była. Królowa Elżbieta w Turzynie nie była. Nie było tutaj, z tego co wiem, żadnego monarchy. Natomiast krew właścicieli turzyńskich płynie na dworach, czy płynęła na dworach no, wielu zacnych monarchów i o tym Państwu za chwilę też powiem. Natomiast najważniejszą osobę, o której będę chciał powiedzieć w związku z monografią Turzyna, troszeczkę odstawię na później, przyjdzie ten moment, natomiast no, jestem autorem, ale ona nie powstałaby bez wsparcia wielu osób. Chciałbym tutaj jakby poprosić do mnie, bo jest takim zwyczajem, że na przykład egzemplarze autorskie dostają recenzenci. Nie był przywitany, a jest z nami od samego początku. Ja pozwoliłem sobie, poprosiłem, że ja tą kwestię załatwię i bardzo serdecznie przywitam mojego dobrego kolegę z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, pana profesora Tomasza Kawskiego. Panie Tomku, czy ja mogę pana zaprosić?
Pan Tomasz jest bardzo dobrze znany miłośnikom historii w Kcyni, prawda? Między innymi można go, tak, gościu tutaj, ale można też posłuchać go w internecie, jego wypowiedzi na tematy historyczne. Tomku, bardzo serdecznie Tobie dziękuję. Byłeś głównym recenzentem tej książki, ta recenzja była dla mnie niezwykle ważna, bardzo, bardzo ostra, ale taka, która no, ukierunkowała mnie właściwie. Autor bez poważnej publikacji, bez poważnej recenzji, no, nie ma prawa bytu i ta poważna publikacja później również nie istnieje. Tomku, chcę Ci dać mikrofon na chwilkę. Dzień dobry. Szanowny kolego, no musiałem trochę upierdliwy być, no nie ma innego wyjścia, mówiąc tak kolokwialnie. No jeśli coś do czegoś nie pasuje, to tak wypada, żeby było lepiej po prostu. Skoro już udane mi było tutaj wystąpić, no to mogę tylko przyłączyć się, drodzy Państwo, do takiego apelu, żeby napisać taką po prostu monografię, tym bardziej, że przy okazji prac chociażby nad powiatem nakielskim. Jest grono osób, które pracowały, zbierały materiały, w związku z tym tutaj już można by przy stosunkowo niewielkim nakładzie sił i środków po prostu zebrać taki zespół i w miarę szybko nawet taką monografię opracować. Tym bardziej, że no często zdarza się tak, i to nie jest przytyk do powiedzmy sobie lokalnych badaczy, chwała im za to, ale czasem no, powstają jakieś takie opracowania, które no, mają charakter raczej taki domorosły i bardzo często no, przynoszą więcej pożytku niż chwały. Wychodzi się z założenia, że jeśli no, już ktoś coś napisał, to będzie to trwało przez następnych kilka dekad. I mówiąc kolokwialnie, odkręcenie później takiej nieco zafiksowanej monografii no jest sprawą dość skomplikowaną, tym bardziej, że no, Kcynia nie jest wielkim miastem, ale przepraszam, na tle innych miejscowości, już nie mówię tylko województwa, ale tutaj szerzej regionu, czy tej części Polski, gdzie mieszkamy, nawet te naprawdę malutkie takie miasteczka już doczekały się albo trwają prace nad przygotowaniem takich monografii, chociażby jedno z najbardziej zapadłych miast byłego województwa bydgoskiego, Czersk. Tak akurat się składa, że mam okazję partycypować w tym przedsięwzięciu. No i władze uznały, że są w stanie wygenerować środki i zebrać odpowiedni zespół, który opracuje nomen omen monografię na mniej więcej, proszę Państwa, około 1000 stron. Proszę mi wierzyć, dla naprawdę jednego z najmniejszych miast w byłym województwie bydgoskim jest to poważne przedsięwzięcie, zwłaszcza jak powiedzmy sobie, no tych materiałów źródłowych nie ma zbyt wielu. W związku z tym czasem trzeba karkołomnych takich troszeczkę naukowych wygibasów poczynić, żeby ten rozdział po prostu domknąć. To na tyle. Bardzo dziękuję. Oddaję. Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi, pan profesor Tomasz Kacki. Jeżeli taki zespół powstanie w przyszłości, to mam nadzieję, że w tym gronie, który tutaj jest, być może uzupełniono jeszcze inne osoby, specjalistów w swoich dziedzinach historycznych, taki zespół powstanie. Także ja tutaj akurat ze strony pana profesora Tomasza Kackiego tak, czuję taką deklarację, że wziąłbym udział w takich pracach. Faktycznie często powstają prace tak zwanych historyków domorosłych. Ja myślę, że one mają różną wartość, często marną, bardzo często niezwykle ważną, wartościową, także inspirującą. W przypadku monografii Turzyna jednym z takich inspiratorów dla mnie był człowiek, który dzieciństwo, młodość spędził w Turzynie, który w późniejszym okresie, już chyba po emeryturze, na emeryturze będąc, zapałał wielką pasję do historii, zacząc odtwarzać to, co sam pamiętał, ale przede wszystkim jeżdżąc po ludziach, rozmawiając z tymi ludźmi, z mieszkańcami, którzy na dawnymi mieszkańcami, dzisiaj chyba większość już nieżyjącymi, stworzył i własnym sumptem zaledwie niewielkiej liczbie, 10, 11, 12 egzemplarzy
wydał książeczkę zatytułowaną Turzyn w pamięci i ku pamięci pokoleń. To pan Kazimierz Horka. Pan Kazimierz jest tutaj z nami. Panie Kazimierzu, ja chciałbym panu bardzo serdecznie podziękować za niepozorną, wydawałoby się, publikację, którą ja potraktowałem bardzo poważnie, bo jest świetnym źródłem, przede wszystkim dla fragmentu historii Turzyna, którego w oparciu o dokumenty, jakie są niestety szczątkowe, myślę tutaj o latach 30. i o tak zwanych poniatówkach, nie udałoby się odtworzyć w taki sposób, jak panu to się udało zrobić, bo pan rozmawiał z żyjącymi źródłami informacji. Te informacje pojawiły się w pańskiej pozycji, natomiast ja później, weryfikując z dokumentami, jakie się zachowały, no, przecierałem oczy ze zdumienia, że udało się w zasadzie odtworzyć kompletnie z imienia i z nazwiska oraz układu kolejnościowego właśnie Turzyna z okresu, z końca lat 30. przedwojennych, właśnie jeżeli chodzi o poniatówki, które tak naprawdę w większości później w 40. roku zostały zniszczone przez okupanta. Panie Kazimierzu, czy ja mogę poprosić pana tutaj oddać panu wreszcie ten egzemplarz, który przetrzymywałem do tego momentu, i myślę, że też dam, wręczę panu egzemplarz książki, która się ukazała. Jest książka. Chciałby pan zabrać kilka słów powiedzieć? Proszę. Dzień dobry. Kiedyś napisałem: pamięcią w całości, a częścią duszy zostałem w Turzynie. Tam spędziłem cały okres dzieciństwa, młode lata do 27 lat. No i będąc już wolniejszy, wykorzystując swoją pamięć, pamięć moich sąsiadów, bliskich, postanowiłem coś pozostawić. I tyle. Dziękuję. Panie Kazimierzu, ja osobiście pana odwiedzę z tym drugim egzemplarzem. To tak celowo zrobiłem, żeby mieć powód i pretekst, aby pana, do pana w domu zagościć, żebyśmy sobie mogli porozmawiać. Bardzo proszę. Także dziękuję serdecznie. To jest też coś w rodzaju takiego apelu do młodych. Zobaczcie, że no, historia jest tak naprawdę wokół was. Naprawdę historią warto się pasjonować. Tak jak pan Kazimierz, warto mieć zacięcie do historii, bo mamy też tutaj pana starostę Nagierskiego, Tadeusza Sobola, zacięcie do historii, które może nie owocuje pisaniem publikacji historycznych, ale jest świetnym źródłem finansowej inspiracji dla autorów, którzy piszą rozdziały, a następnie te książki są wydawane. No, dla nas, jakby nie patrząc, dla świata nauki w dzisiejszych czasach, taki sponsor, między innymi jak samorząd, czy gminny, czy powiatowy, jest bardzo ważny, bo to zdejmuje odium z autorów, którzy mogą spokojnie tą pracę wykonywać. Jak zdążyliście zauważyć, ta historia jest wokół nas. Ograniczam się tylko i wyłącznie już do Kcyni i gminy Kcynia. Ja czułem takie jak za plecami szmer, jak pan Robert opowiadał o tych wykopach sondażowych i wy zgadywaliście 4, 3, 6, a potem się okazało, że tam wielkie liczby. Powiem szczerze, że ja przez długi czas też nie miałem takiej wyobraźni. Później dopiero czytając książki czy rozmawiając z archeologami, no, wyczułem, że tak może być, ale pamiętam w Bydgoszczy, jaka była dyskusja kilka lat temu, kiedy na niewielkim, wydawałoby się, obszarowo cmentarzu ewangelickim, prawda, określono, że może być 80 tysięcy pochówków. Mnie się już wydawało, że to jest możliwe, ale ja czytałem w internecie głosy ludzi, którzy byli wręcz oburzeni, jak można takie nienormalne wręcz liczby podawać. Na tak niewielkim skrawku 80, mniej więcej, takie sondażowe było, 80 tysięcy osób. Wyjdź kawałek dalej z Kcyni. Miejscowość, która czasami była nazywana przedmieściami Kcyni. Nie wiem, czy słyszeliście takie określenie, tu padły. Tutaj mamy pokazane
mniej więcej stan współczesny dworów w upadłach, miejscowości, które szybciutko Państwu pokażę, zaprezentuję. To są miejscowości, które mają bardzo długą historię. Dzisiaj się dowiadujemy, że te dwa elementy drewniane Gcynicą z początku XIII wieku, XII, tak, wody z Lacherą, z początku XII wieku. Spora część miejscowości, nigdy nie były prowadzone wykopaliska archeologiczne, które pozwoliłyby jeszcze dalej przesunąć historię, ale na przykład dzięki takim badaczom jak pan profesor, dzięki opublikowanym informacjom z ksiąg grodzkich, ksiąg ziemskich i tak dalej, udaje się historykom wyłapać, na przykład mnie wyłapać przedstawicieli rodów, które wymieniani są przy okazji zamian majątkowych, jakichś procesów sądowych i tak dalej, zostali odnotowani w takich księgach na przykład na początku XIV, w XV wieku, XVI wieku i wiemy, bo znamy pierwszego właściciela czy osobę związaną z daną miejscowością, to na przykład Tupadły, które swoją historią sięgają XIV wieku. Kolejna miejscowość, na którą chyba upodobaliśmy już dzisiaj, myślę tutaj przede wszystkim o Pałacu Siernickim, który właścicielami, ostatnimi właścicielami byli Mieszkowcy. Nie byłem w pałacu dwa albo trzy lata, ale tutaj słyszałem już, że tam się niewiele zmieniło. Nadal on upada, nadal jest niszczającym obiektem. A budował go jeden z najwybitniejszych wielkopolskich z drugiej połowy XIX wieku, czy z końca XIX wieku, architekt Karol Stawrowski. U boku wymieniony tutaj był również Stefan Cybichowski, który z kolei projektował jego grobowiec. Są to dwaj wielcy, najwybitniejsi w zasadzie polskiego pochodzenia architekci. No, wielki żal, jeżeli chodzi o Sierniki, z tym, co się tam dzieje. W internecie możemy przeczytać o rozpędku, który, no, jest tam działalność prowadzona. To miejsce zaczyna żyć, coś tam się zaczyna dziać. Ja użyłem tutaj zdjęcia krótko przed wejściem tam ponownie osób i tej działalności, która jest prowadzona. To również Karol Stawrowski. Także kolejny zabytek wspaniały architektury. No, w tym przypadku mamy pewność na dzisiaj, że jest uratowany i nie będzie niszczał. No, największa bodajże perła, na pewno architektoniczna, czy kompleks parkowo-pałacowy, Grocholin, bardzo blisko Gcyni. Myślę, że to jest perła również na skalę powiatu, a nawet województwa kujawsko-pomorskiego. To również bardzo stara miejscowość. To również bardzo stare zabytki, bo na przykład dwór obronny, ten zwierząt, który przechodził różne koleje losu, pobudowany został na początku XVII wieku. Kawałek dalej widzimy również obiekt późniejszego pałacu. Kolejny z kolei obiekt, na który też warto zwrócić uwagę, że jego historia jest niezwykle dynamiczna, to jest Chwaliszewo, które często w historii przez kilkaset lat występuje razem z osadą Słupowa. Tworzyły taki, powiedzmy, klucz majątkowy. To jest dwór w Słupowie. To jest z początku XX wieku pałac w Chwaliszewie. On później został rozbudowany, ale jeszcze 10 lat temu wyglądał, no, nie najlepiej. Upadał, niszczał do momentu, kiedy kupił go prywatny właściciel, którego miałem okazję osobiście poznać, nawet przez pewien okres pomagałem mu różne materiały historyczne zbierać, gdyż, no, miał takiego bzika, aby to miejsce odrestaurować jak najwierniej z czasów jego świetności, a nawet zrobił więcej. No i ten obiekt dzisiaj wygląda, powiedzmy, mniej więcej w ten sposób. Jest piękny, zadbany, w środku robi niesamowite wrażenie, biorąc pod uwagę, że kiedyś przyjeżdżali tam, no, Czochralski bywał u właścicieli, o których za chwilę jeszcze kilka słów powiem, Kostak i wielu innych wybitnych artystów w tym budynku
bywali, więc nie ma co się dziwić, że się Wojciecha Kosaka tam ogląda, spacerując po korytarzach, bo właściciela stać było na to, żeby na różnych aukcjach, ale kilka jego obrazów zdobyć. Burki Dąskie. Pamiętam kiedyś, nawet mam tą swoją książkę po Arce Bory Fołwarki, przywiozłem ze sobą, że kiedyś popełniłem w tej książce błąd, którego nie mogłem sobie darować, bo po jakimś czasie zorientowałem się, że jest tam błąd, że to nie późniejsi właściciele budowali ten pałac, tylko robił Eustachy Rogaliński. Budował Eustachy Rogaliński, który był właścicielem Turzyna. To między innymi budowa tego pałacu była jedną z przyczyn późniejszej jego bankructwa, no i niestety tragicznego finału jego życia. To też jeszcze za chwilę Państwu powiem. Proszę zwrócić uwagę, jak pięknym jest to miejsce obiektem. No, też życzę temu miejscu tego, żeby kiedyś znalazł się właściciel, który odrestauruje to miejsce. Bo w tej chwili jest nadal użytkowane, prawda? Tam mieszkańcy chyba... Jest. Nie, już jest opuszczony całkowicie. No właśnie, to jest wielki, wielki ból dla tego miejsca, proszę. Ale jest właściciel, który teraz chyba sprzedać. No, znam bardzo dobrze historię Samostrzela, który ma jeszcze większy potencjał, przeogromny potencjał. Też jest właściciel tego miejsca. Tragedia, znam bardzo dobrze historię Samostrzela. I właściciel, który nie ma pieniędzy, który nie ma pomysłu, to niestety nie daje szansy na to, że ten obiekt zostanie uratowany. Jeszcze wymieniłem kilka miejscowości, w których znajdują się dawne dwory ziemiańskie, które się uratowały, funkcjonują, często są zamieszkałe przez obecnych właścicieli Dobieszewku, Suchoręcz, Jaróżynie, Kołaczkowie, ale także dwa szczególnie rzucające się w oczy miejsca, które niestety dzisiaj już nie istnieją, szczególnie Żurawia. Żurawia swego czasu była niesamowicie pięknym miejscem, był tam nie tylko, że piękny pałac, ale także wspaniałe założenie parkowe. Szanowni Państwo, miejsca to są ludzie. Każde z tych miejsc, o których wcześniej mówiłem, to dawni właściciele. W Tupadłach ostatnim właścicielem był dr Georg Buzek. Chwaliszewo, to jest od pachnącego Szulczewskiego zaczynając, który kupił Chwaliszewo w latach 70. XIX wieku, a później jego synowi, to jeszcze trzeciego mi brakuje, który później pod Gniezno się wyprowadził, ale ostatnim właścicielem Chwaliszewa był Michał Szulczewski, natomiast Stanisław Szulczewski był właścicielem Słupowa Pobliskiego. No, słynęli między innymi szczególnie Stanisław ze wspaniałej Staliny Koni. No, obaj byli także parlamentarzystami polskimi. Zresztą, co ciekawe, także dr Georg Buze z tych małych Tupadł, z tego niewielkiego dworu w Tupadłach, wybitny, znany działacz mniejszości niemieckiej w Polsce okresu międzywojennego, również był parlamentarzystą, był senatorem. Żurawia, o której Państwu wspomniałem, to mamy tutaj Hermana von Bulowa. Właściciele, ostatni, przedostatni właściciele Zalesia i Turzyna z rodziny Kienów. Właściciel Grocholina, jeden z ostatnich właścicieli Grocholina, Junius von Treskow. No i Eustachy Rogaliński, właściciel Królikowa, Górek Dąskich, Redkowa. No i przede wszystkim, co dzisiaj jest dla mnie szczególnie istotne, Turzyna. Wspominałem o tym, że miejsca, żeby mogły żyć, przetrwać, żeby to później życie w tych miejscach dalej kwitło, potrzebuje właściwych ludzi we właściwym czasie i we właściwym miejscu. Jest tu jeszcze jedna osoba, którą sobie pozwoliłem, bez zgody właściciela, obiecuję, że w razie czego skasuję to zdjęcie, jeżeli nie udzieli mi takiej zgody. Myślę tutaj panu Andrzeju Morawskim, po mojej prawej stronie największe zdjęcie. Pan Andrzej Morawski jest tutaj dzisiaj z nami. Panie Andrzeju, czy mógłby pan się przedstawić, pokazać przed nimi. Szanowni Państwo, poproszę pana Andrzeja. Ja tylko powiem tak, podam taką laurkę. Gdyby nie państwo Morawscy, gdyby nie
wspaniały pomysł, zacięcie, pasja, bo tego inaczej się już nazywać nie da. Turzyn prawdopodobnie podzieliłby los wielu innych PGR-ów, czy dawnych PGR-ów, które wcześniej były miejscami należącymi do jakichś prywatnych właścicieli. Faktycznie on na przełomie lat 90. i 2000, zanim państwo morawscy kupili te dobra, no popadł już w coraz większą ruinę. Ja zaraz na sam koniec szybciutko pokażę jeszcze tylko zdjęcia, jak Turzyn wyglądał przed i jak wygląda dzisiaj. I to jest właśnie główny sprawca tego, że ten Turzyn jest piękny, że tam funkcjonuje muzeum, które trzeba koniecznie odwiedzić, że jak ja sobie inwentaryzowałem to miejsce, to się okazało, że tam jest więcej niż było wcześniej, niż ci ostatni prywatni właściciele mieli, bo no, z pasji pan Andrzej tak się zapędził, że stworzył nowe rzeczy, które zostały wystylizowane w taki sposób, że ma się wrażenie, że wszystko tworzy jeden, ten sam kompleks tego samego mniej więcej okresu. Panie Andrzeju, oddam panu głos. Szanowni państwo, dzisiaj jest to dla mnie bardzo szczęśliwy dzień, dlatego że ukazała się właśnie książka, wydanie popularno-naukowe o Turzynie, które było moim marzeniem, żeby zostawić dla pokoleń te wszystkie wiadomości historyczne, które właśnie dotyczyło tego majątku Turzyn. I korzystając z okazji, chciałbym gorąco podziękować szczególnie panu doktorowi Sławomirowi Łanieckiego za ogrom pracy, nawet kilkuletniej, którą on włożył na odtworzenie historii właśnie tego majątku Turzyn. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować za wsparcie starostwu powiatowemu w Nakle, w szczególności staroście, za wsparcie w wydaniu tej książki, również burmistrzowi gminy Kcynia, również za wsparcie też Polskiemu Związku Łowieckiemu, który wsparł to wydanie, wytwórni Pasz Żurawi. Wydanie zostało wykonane przez, sfinansowane przez Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej Łowieckiej w Turzynie. Myślę, że po druku, na który oczekujemy, pozostałe wydania, będzie one dostępne dla wszystkich chętnych w stowarzyszeniu właśnie w Turzynie Muzeum Przyrody i Łowiectwa. Chciałem również powiedzieć, że Turzyn jako oprócz tej gospodarki rolnej, którą tam prowadzi, hodowli koni, również organizowane jest wiele imprez kulturalnych dla społeczeństwa, festynów, zawodów konnych, które odbywają się co roku, przy okazji, na które zapraszam, jak i również pełni też funkcję edukacyjną dla młodzieży, gdzie przygotowuje zawodników dla startów w zawodach krajowych, a nawet zagranicznych, i w tym zakresie uzyskano już spore osiągnięcia. Także chciałbym jeszcze raz wszystkim tym, którzy się przyczynili do wydania tej książki, bardzo, bardzo podziękować. Dziękuję. Tutaj mamy ilustrację, jak wygląda Turzyn z lotu ptaka. Możecie państwo zauważyć pełny krasie kompleks. Szanowni państwo, mówiłem o tym, że te miejsca kultury materialnej, historycznej gminy Kcynia są związane z ludźmi. Również Turzyn, no, dzięki moim poszukiwaniom, nie tylko zresztą moim, ale także przy wsparciu wielu
fajnych osób, które dawały mi różnego rodzaju wskazówki. Udało się tych właścicieli nawet od XVI wieku, nawet z wizerunku wskazać. Możecie sobie Państwo wyobrazić XVI-wiecznego właściciela Turzyna, którego znamy, możemy poznać z twarzy. Tak, można to zrobić. Jest to możliwe. Po mojej prawej stronie stela nagrobna Stefana Potulickiego, znajdująca się w kościele w Ceradziu, kościelnym, który Potulicy przez długi czas byli właścicielami m.in. Turzyna. Bo mówimy, poruszamy się w ogóle w obrębie tzw. Klucza Szubińskiego, Turzyn po okresie, kiedy był własnością tylko i wyłącznie jednego rodu Turzyńskich. Tam był dobry, tam mieszkali ci właściciele, no później niestety stał się tylko folwarkiem. Ale w XVI wieku jednym z właścicieli, krótko, bądź co bądź, też przez Orzynek, właścicielem Turzyna był Andrzej Konowski. No mam dla Państwa taką małą niespodziankę, bo jest no, w prostej, w krzywej, jak zwał, tak zwał, ale potomek Andrzeja Konowskiego tutaj z nami na sali. Człowiek, który jest ogarnięty przy okazji wielką pasją genealogiczną, a genealogię no, bada przez niezwykle trudny pryzmat, genetykę. I w swoich badaniach zapewnił się tak daleko, że być może dzięki tym badaniom genetycznym doszedł do wniosku, że być może Kunoscy są spokrewnieni, tuż właśnie jest nawiązanie do dworu brytyjskiego z Karolem I Stuartem, tym nieszczęśliwym tak, królem Anglii, który został ścięty, to jest po środku jego postać pokazana. Znany nam może bardziej, to jest okres rewolucji kromowolowskiej, bardziej nam może znany z epopei Dima o trzech muszkieterach i D'Artagnan. To się dzieje mniej więcej w okresie, kiedy on zaczął zasiadać na tronie brytyjskim. Ale także obok mamy Pawła I Romanowa, syna carycy Katarzyny. No przedstawię Państwu, nie będę trzymał przy dużej napięciu i myślę, że poproszę go również tutaj, żeby o tej ciężkiej, żmudnej, niesamowicie pracy genealogicznej z perspektywy genetycznej nam powiedział pan profesor Radosław Sajna-Kunowski. Zapraszam panie Radku tutaj do nas. Sławko, gratuluję przede wszystkim tej pięknie wydanej książki, na pewno świetnej merytorycznie, chociaż jeszcze nie przeczytałem, ale na pewno przeczytam. Korzystałem z materiałów pana profesora. Właśnie widzę, że w bibliografii to jedna moja książka się znalazła. Ostatnio właśnie udało mi się opublikować książkę pod tytułem Internet, genetyka i genealogia na przykładzie rodu Knowskich Karolinoen, czyli rodu, z którego pochodzę i które rzeczywiście przez krótki okres Turzynem, posiadał Turzyn wskutek małżeństwa z kobietą z rodu Turzyńskich Herbu-Grzymała. Mieli przodkowie z rodu właśnie Knowskich Herbu-Nałęcz wiązali się z Grzymałami czy z pałukami Herbu-Topór. Tam te powiązania były mocne. I też Iwno trzymali, Iwno tutaj niedaleko Kcyni, więc tu inne też, tu się pojawił Rozpętek i jeszcze kilka innych miejscowości, które też wskutek małżeństw jakoś tam w pewnych okresach posiadali. Kcyni nie posiadali nigdy, bo to miasto królewskie, więc nie mogli też. Natomiast tutaj rzeczywiście z Pawłem Romanowem to prawdopodobnie, najprawdopodobniej łączymy subklada genetyczna IP610, chociaż jeżeli Państwo się nie interesują genetyką, to może to nic nie mówi, ale dzisiejsze możliwości technologiczne pozwalają wiązać ludzi poprzez haplogrupy genetyczne i subklady. Subklady to są takie gałęzie jakby w drzewie genealogicznym. Dzisiejsze badania genetyczne są tak bardzo zaawansowane, że na rynku globalnym konkuruje kilka poważnych firm, głównie amerykańskich, takie jak Ancestry, jak Family Tree DNA, jak Living DNA, to jest z Wielkiej Brytanii, czy MyHeritage z Izraela firma. A 23andMe, zapomniałem wspomnieć, to jest jedna z też największych globalnych firm technologicznych w zakresie właśnie genetyki i genealogii. Co ciekawe, szefową prezesem tej firmy jest pani siostra prezeski YouTube'a z nazwiska Wójcicki, pochodzenia polskiego, polsko-żydowskiego. I jest to firma, która rzeczywiście robi od dawna, już od dawna, no, nie od tak dawna, bo sekwencjonowanie całego genomu człowieka to jest
już XXI wiek, więc to od kilkunastu lat przynajmniej te badania się rozwijają i dzisiaj można zbadać swoje pochodzenie etniczne na przykład. Natomiast liczba klientów tych firm oscyluje już dziś w milionach. To są miliony klientów z różnych państw i czym więcej jest klientów, tym bardziej wiarygodne są te badania. I dzięki tym badaniom też udało mi się powiązać właśnie siebie z Pawłem Romanowem, ale też dzisiejsza odchodząca właśnie, czy jakby to ująć ładnie, dzisiaj jest pogrzeb Elżbiety II, to też jest moja krewna daleka, jak się okazuje, poprzez wspólnego przodka Roberta III Stuarta, króla Szkocji. To jest przodek z XV wieku, więc jest to, można powiedzieć, siódma woda po kisielu, ale jednak udało mi się w drzewie genealogicznym, które stworzyłem, powiązać w zasadzie z wszystkimi koronowanymi głowami w Europie dzisiejszymi, a w drzewie genealogicznym mam 24 tysiące osób ponad, więc jest to potężne drzewo genealogiczne. Sorry, nie pokazuję tutaj, żeby kończyć. Natomiast jeśli chodzi o Turzyn, no to też chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że pan Morawski tu jest i że mogę poznać pana Morawskiego, który dzisiaj Turzynem zarządza i uczynił z tego dawnego folwarku taką perełkę, można powiedzieć, też województwa. I właśnie takich ludzi potrzeba, żeby wskrzeszać te dawne majątki i żeby dzisiaj kwitły, a wiele jest po prostu zapuszczonych, prawda? Tak jak pan doktor tutaj pokazał kilka przykładów. To jest nasze wspólne dziedzictwo, prawda? Dziękuję. Dziękuję serdecznie panu Jarosław Saniak-Maski. To ja w takim wypadku pozwolę sobie jeszcze już takim ciągiem puścić moje slajdy, żebyście państwo mogli się zreflektować. Na przykład Jan Karol Opaliński i jego żona Zofia Anna z Czemkowskich. Opalińscy, Czemkowscy to też byli właściciele między innymi Turzyna, ale pozostawili po sobie córkę Katarzynę Opalińską, która wyszła za Stanisława Leszczyńskiego, nie za bardzo bogatego magnata, przedstawiciela rodu Leszczyńskich, który z kolei miał szczęście, że został królem Polski, więc potomkini właścicieli Turzyna, Katarzyna Opalińska została królową Polski jako żona Stanisława Leszczyńskiego. Maria Kamila, przepraszam, Karolina Leszczyńska, to jest ta panna z kolei po prawej stronie. Jej córka była żoną króla Francji Ludwika XV, a jej z kolei syn, Ludwik Ferdynand, był ojcem, czyli ona była później babcią, trzech francuskich królów, Ludwika XVI, Ludwika XVIII, Karola X i raz jeszcze, szanowni państwo, ci królowie francuscy z rodów Bourbonów, z Bourbonów, byli potomkami Polki, Polaków, Opalińskich, którzy byli właścicielami Turzyna. Jeszcze mamy kilka ciekawych informacji. Jan Nepomucen Mycielski, jeden z właścicieli Turzyna, tak mocno zapisał się w pamięci mieszkańców tego regionu, szczególnie Turzyna i okolic, że w latach 40. XIX wieku, kiedy z dóbr Turzyna i Zalesia wyodrębniano nową wieś, mieszkańcy zażyczyli sobie, żeby ta wieś nazywała się Mycielewo, właśnie na jego cześć. No i tu jeszcze mamy innych przedstawicieli, właścicieli Konarzewskich, Floriana, Adama Floriana Konarzewskiego, także Teofilę Leszczyńską, primowo to Konarzewską, a później Wiśniowiecką. To jest w ogóle niesamowicie ciekawa historia jej pójście za mąż za Wiśniowieckiego. Oczywiście Skórzewscy, przez długie lata byli to również Skórzewscy, w tym między innymi Marianna z Ciecielskich, Skórzewskich. Ta piękność XVIII wieku, który podobno nawet podkochiwał się król pruski Fryderyk II. Ostatnim z polskich właścicieli Turzyna był Eustach Rogaliński, o którym państwu wspomniałem. Zbankrutował, jego problemy finansowe doprowadziły do nas kraj upadku nie tylko finansowego, ale także emocjonalnego. Targnął się na swoje życie, popełnił samobójstwo. Natomiast do pewnego momentu był świetnym gospodarzem właśnie w Turzynie, w Królikowie, Redkowie, Górkach Domskich, między innymi głośnym echem na ziemiach polskich zaboru pruskiego i rosyjskiego odbiła się głośna wystawa rolnicza zorganizowana w Królikowie w dniu 18 czerwca
1878 roku. A tu jeszcze ostatni właściciele z rodu Kiernów. Karl Kiern, który zakupił Turzyn, wkrótce zmarł. Przejęła to po nim jego córka, jego syn. Kolejni właściciele. Ciekawostką jest Wilhelm Bobman, jest jednym z najwybitniejszych berlińskich architektów lat 70., 80. i 90. XIX wieku o takiej sławie międzynarodowej. Nawet jeden z mostów berlińskich dzisiaj nosi jego imię. Karl Kiern tak spekulował majątkami, że jak kupował Turzyn, to zakupił właśnie na swojego teścia początkowo. No i tu jest jeszcze wizualizacja Turzyna, mapki Poniatówki. To właśnie pan Kazimierz Chorka miał ogromny swój wkład w tej książce. Te mapki są zamieszczone i z imienia, z nazwiska poznamy właścicieli miejsc, których już nie ma, które już nie istnieją. No i tak jeszcze szybciutko dzisiejszy Turzyn, czasy współczesne. Tu Państwo macie pokazane przed remontem, następnie po remoncie, datowniki, po których możemy między innymi datować powstanie rządcówki, czyli to jest nie dwór, nie pałac, ale rządcówka, budynek, w którym przez wiele, wiele lat mieszkali zarządcy majątku dawnego turzyńskiego. Dzisiaj mieszkają Państwo Morawscy. Kolejne budynki, które zobaczcie Państwo, jak zmieniły się diametralnie. Dawna stajnia, widok z 2001 roku. No i po remoncie oraz po dobudowaniu kolejnych części jako budynek mieszkalno-recepcyjny z salą konferencyjną. No i widok od strony pięknie zadbanego stawu. Kolejny budynek dawnej obory. Dzisiaj jest to stajnia. Niezwykle urokliwy budynek, szczególnie jak się do środka wejdzie i patrzy się na te sklepienia stare, na te boksy. Tak wyglądało to wcześniej. Tu mamy jedną z bram, czy wejść. To jest właśnie to dzisiaj, a to było przed remontem. Kolejny budynek, dawna stodoła. Stodoła przed remontem, stodoła po remoncie oraz brama południowa, którą wyjeżdżało się wprost na pola. No i tak jeszcze ciekawostka, bo mamy ruinę trwałą. To jest bardzo ciekawa rzecz, dawna owczarnia, która została pozostawiona właśnie w formie tej trwałej ruiny historycznej. No i chyba budynek, który robi na mnie największe wrażenie, to jest to dawny Spikle, zresztą on był najstarszym budynkiem w założeniu folwarcznym, które Państwo Morawscy kupili. Po kapitalnym remoncie i przebudowie zyskał nowy wygląd, zyskał nową funkcję. Mieści się tam właśnie Muzeum Łowiectwa i Myślistwa. Natomiast w 2016 roku budynek ten dostał, wnętrze tego budynku, Grand Prix konkursu Wnętrze Roku Pomorza i Kujaw. Właśnie jako nowy budynek muzealny i ta nagroda jest tutaj pokazana. Także Szanowni Państwo, ja bardzo serdecznie dziękuję, przepraszam za to, że przedłużyłem zdecydowanie, wszelkie koszta poniosę, natomiast było mi niezmiernie miło, że mogłem tutaj z Państwem być. Raz jeszcze przepraszam, że tak to długo trwało. Dziękuję naszym kolegom i jego gościom. Czy są jakieś pytania do Pana z Sławomira? Ktoś chciałby odnośnie tej prelekcji? Jeśli nie, to ja mnie... Ja się spytam, czy ten Skórzewski, to jest ten Skórzewski z Wobiszyna? Tak. To, że tak powiem, znowu mi się zapędzają rzeczy, dlatego że Skórzewskiego również w postaci takiej już ze zwłok miałam możliwość poznać. Ale w Wobiszynie, tak? No tam się krypty znajdują. Tak, które właśnie początkowałyśmy. Także jak widzicie Państwo, tu się historia cały czas kołem toczy, się tyle rzeczy zazębia, że żeby to wszystko porządkować, jest potrzebna naprawdę solidna monografia. I ten czas... Sądzę, że ten wątek jakoś zdominował dzisiejsze obrady, a ja nie chciałabym, żeby Państwo zapomnieli o pozostałych prelekcjach i o pozostałych materiałach. Tak jak Państwo wiecie, te prelekcje naszych dzisiejszych gości będą dostępne na kanale YouTube Dźwiękowego Archiwum Kcyni. Do subskrybowania tego kanału zapraszam.
bo to też jest, nie ma co się obrażać na współczesność, to też jest źródło popularyzacji historycznych treści. No a pana przewodniczącego poproszę o oficjalne zamknięcie naszej konferencji z taką nadzieją, że na następną może nie będziemy właśnie czekali 10 lat. Tak, pani Justyno, ja serdecznie w imieniu swoim pana burmistrza chcę podziękować za zorganizowanie tej konferencji. Jest to taki trzeci tom historii, którą dziś rozpoczęliśmy i którą trzeba utrwalić. I chcę powiedzieć, że słowa ulatują, a pisma zostają. I rzeczywiście to, co jest zapisane w historii i na kartkach, tak, no nie ucieka. Ludzie uciekają, tak? Starzejemy się wszyscy. Mamy tutaj dowody żywej historii w postaci pana Kazimierza Chorki, pana Andrzeja Morawskiego. Nasi goście no, są ludźmi młodymi, tak? Ale czas ucieka i myślę, że ta dzisiejsza lekcja prawdziwej, żywej historii zostanie nie tylko w pamięci tych młodych ludzi, ale my jako Rada Miejska i przyszłe Rady mają taką drogę, mapę drogową, którą trzeba uruchomić, ale wiecie, wszystko rozbija się o finanse. My nie wiemy. Tak, serdecznie Państwu dziękuję wszystkim tak za piękne wykłady. Te słowa weźmiemy sobie do serca i będziemy to realizować, a panie doktorze, ta monografia, ona powinna zostać wpisana na trwale na mapę drogową i będziemy w tej sprawie tutaj no, pewnie działać dalej. Pani Justyno, ja pani jeszcze raz dziękuję. Dobrze, nigdy za dużo i mamy tutaj na tej sali ludzi takich, którzy tę historię tworzyli. To jest pan doktor Szydrowicz, pan Stanisław Pilarski i tutaj pani Ania od promocji. No rzeczywiście cały czas tą historię drążą i ułatwiają. Dlaczego prosić, żeby tak, pan wręczył naszym gościom? Proszę, ja będę asystować. Tutaj, szanowni państwo, zacznę od kobiety, pani doktor Alicji. Tak, to jest taki skromny upominek pamiątkowy. Panie profesorze, tutaj również serdecznie dziękujemy. Tutaj Robert, tobie serdeczne dzięki za dokonania i myślę, że Cynia wpisze się na chwale, na twoją mapę odkrywkową, tak? Myślę, że panie doktorze, również panu też dziękuję. Chciałem się jeszcze zwrócić do pana profesora Kawskiego. Mea culpa, pominąłem pana, ale serdecznie tutaj witam także pan reprezentuje właśnie tą naszą najstarszą tutaj uczelnię, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i z tą uczelnią na trwale jesteśmy powiązani historycznie i pan tutaj odgrywa ważną rolę. Tak to się stało z mojej winy, nie? Ale ja umiem powiedzieć tak, że przeoczyłem. No i tyle. Ale i tyle.